Dzisiejszy materiał będzie dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy ganiają jak kot z pęcherzem między jednym a drugim biznesem, jednym i drugim projektem, a wciąż na koncie nie ma kasy. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku podcastu Droga Samotnika zaprosiłem do studia specjalistę w zakresie finansów zarówno osobistych, jak i firmowych w kontekście oszczędzania. No i również człowieka z ogromnym doświadczeniem przed Państwem, pan Andrzej Spuła. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam, dzień dobry. Panie Andrzeju, tak jak ustawialiśmy się troszkę przed naszym spotkaniem, bo tematów, które możemy poruszyć, jest po prostu zatrzęsienie, natomiast lubimy przejść do rzeczy i nie gadać na oko, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o podstawowych problemach, przynajmniej w obszarze finansów, jakie mają przedsiębiorcy. W końcu to jest kanał dla przedsiębiorców. Więc jakby pan mógł podzielić się z nami swoim doświadczeniem, swoją wiedzą właśnie w obszarze finansów przedsiębiorców i z doświadczenia, jakby pan wymienił takie najważniejsze punkty, w których przedsiębiorcy faktycznie z tymi finansami mają problemy. Pierwsza rzecz to netto. Netto to jest, jak to się mówi, święte pierwsze przykazanie dla przedsiębiorcy. Co ja z tego mam? Co ja z tego mam? To mi zostaje. Po co ja to robię? Tutaj muszę powiedzieć tak, że większość jest zalatana, zabiegana i gdzieś zgubiła ten temat i mówi, okej, jutro będzie lepiej. Jutro jest tylko, jak to się mówi, albo tak samo, albo może być trochę gorzej. No i okazuje się, że nieraz 3, 4, 5 lat więcej kosztów jak tego, co wytwarzamy tak naprawdę, co przychodzi na konto i to jest ten podstawowy, w sumie podstawowy błąd i on wynika przede wszystkim też z tego, że bardzo mało przedsiębiorców jest sfokusowanych. Czyli brak tego skupienia na rzeczach ważnych, tak? Dokładnie tak. No to wszyscy w zasadzie bardzo chętnie powtarzają te slogany Pareto system i tak dalej, wiesz, tak trzeba się skupić i wszystko, ale wie pan, no praktyka jest taka, że jak się skupisz, to masz pieniądze, masz netto, masz motywację i funkcjonujesz. I bierzesz się za następną rzecz, a my chcemy tańczyć na 5 weselach jednocześnie i w zasadzie w dyskusjach z przedsiębiorcami to jak słyszę, wiesz, bo ja mam tutaj udziały, tu mam firmę, tu już w tym momencie zaczynam się cofać i mówię, oho, będzie jak to się mówi gęganie, czyli jaki to ja jestem, jak to się mówi w porządku, ale gdybym teraz powiedział, trzeba zapłacić rachunek albo wyciągnąć z kieszeni, to mówię, wiesz, no mam zainwestowane tutaj i w zasadzie. No dobrze, to ja bym tutaj wszedł panu w słowo, bo zastanawia mnie jedna rzecz. Mamy bardzo często takie powiedzenia, nie trzymaj jajek w jednym koszyku, dywersyfikuj i tak dalej, więc przedsiębiorcy często mówią, no wiesz, ale jak mi padnie firma, no to mam drugą, mam trzecią, mam 17. Teraz na przykład pandemia, która chwała Bogu już się skończyła, pokazała, że no, konkretne branże praktycznie padły z dnia na dzień. Nie? I teraz ten przedsiębiorca, który miał jedną firmę, załóżmy hotel, mówi, no jak ja bym miał tylko jedną firmę, gdybym nie miał obok jeszcze warzywniaka, to przecież nie byłoby co zbierać. Nie? No zgadza więc się. Jest tylko jedna rzecz, że wie pan co, jeżeli ja jestem w swoim, jak to się mówi, temacie, działam 34 lata. Nie zmieniłem, nie zmieniam i nie zmienię. Dlaczego? Dlatego, że go tak doskonale, że w zasadzie konkurencja nie ma szans. Chodzi tylko o to, że w każdym jednym działaniu można powiedzieć tak, że ja mam hotel, mam restaurację i była pandemia, zamknęli mi. Co się okazało, że później część, jak to się mówi, i tak wyskoczyła. Dzisiaj funkcjonuje. Dlaczego? Bo zaczęli robić, powiedzmy, jak to się mówi, catering, którego nigdy nie robili. Czyli pogłębili swój model biznesowy po prostu, troszkę zmieniając sposób działania. Tak, dokładnie. To jest pierwsza sprawa. Ale wie pan, ja nie mówię o tym, żeby nie dywersyfikować, żeby nie mieć dwóch, trzech, czterech. Można mieć i cztery nogi. Jest tylko jedna rzecz. Wszystkie muszą być zdrowe. Zaczynam od tego, że mam jedną zdrową. Jeżeli mam ją zdrową, jeżeli mam z tego netto i mogę, jak to się mówi, jak gdyby sedować pewne obowiązki dokładnie na człowieka, tak, który jest tutaj tym, który, wie pan, menedżerem zarządzającym, to ja biorę się za drugą rzecz, ale nie na zasadzie takiej, że równocześnie, bo przecież to jest właśnie takie powiedzenie, że w jednym koszyku wszystkich jajek się nie trzyma. I tutaj ci ludzie mają po prostu, to nie jest tak, że on jest o tym mocno przekonany, tylko on już ma taki charakter. Nie lubi być na 110%. Zawsze jest na 30, 40, 50 i opowiada. Opowiada i ma nadzieję. I te nadzieje, jak to się mówi, niestety nie przekładają się na monetyzację w tych firmach. To jest główny powód. Okej, rozumiem. Tylko teraz jest jeszcze jedna kwestia. Jeśli mamy kilka firm, to jest takie bardziej fascynujące. Jest się też czym pochwalić, prawda? No bo, ja bo jesteśmy tak, multi przedsiębiorcą. Natomiast no właśnie, nie da się być na 100% w 5 miejscach naraz, no bo matematyka na to po prostu nie pozwala. Wróćmy jeszcze do tego, co pan mówił na początku, czyli o tej kwestii netto. Czy to też nie jest trochę tak, że przedsiębiorcy w ogóle nie zwracają uwagi na liczby, tylko lecą z dnia na dzień i jakoś to będzie?
No niestety, dlatego, wie pan, mówimy o tym, że jeżeli jest fokus i jestem tak naprawdę sfokusowany na jednej firmie, wtedy widzę te rzeczy. Ale jeżeli zaczynają się, wie pan, obowiązki domowe, dodatkowe, jak to się mówi, wszystkie rzeczy i jeszcze miałem drugą firmę, bardzo często w rozmowach z przedsiębiorcami jest tylko tak, że wie pan co, ja nie jestem w stanie już tego ogarnąć, potrzebuję kogoś, i ale wie pan co, mam teraz taki super pomysł jeszcze, nie? Ja mówię, jak ten człowiek jest niekonsekwentny, no to tak byś wiesz. On mówi, że jest zabiegany, ma za mało czasu i mówi, ale mam teraz jeszcze super pomysł. Powiem panu tak, chciałbym się jeszcze zaangażować w to. No, wie pan, no, rozwiązaniem na to, że nie masz czasu, szukanie kolejnej nogi, no to jest tragedia. No uporządkuj to. Ale jak w tym dowcipie z kozą. Być może wtedy, jak ten trzeci pomysł nie wypali, okaże się, że mamy całkiem sporo czasu, prawda, do dyspozycji. I dlatego chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że ja w zasadzie w 90% w każdej rozmowie, jeżeli rozmawiam z przedsiębiorcami, to w zasadzie, wie pan, moja właściwie rozmowa się kończy tym, że musisz odrzucić parę rzeczy, a nie dorzucić. A wszyscy starają się mnie przekonywać, że wie pan, jak to nie idzie, to ja sobie biorę jeszcze jeden punkt. Jeżeli ten drugi punkt, to wezmę trzeci punkt. Czyli wie pan, idzie, jak to się mówi, w ten zaułek dalej, brnie w to wszystko, zamiast powiedzieć stop, albo to całkowicie odrzucam, przechodzę tam, gdzie naprawdę jestem raz dobry, ale tam, gdzie się skupię maksymalnie. Powiem tak. Przykładem niech będzie Virgin. Mamy, jak to się mówi, tak, przedsiębiorcę, który ma, nie wiem, on ma chyba teraz w tej chwili gdzieś koło 400 firm chyba ma. Mhm. 400, tak. I niech pan zobaczy, jak to się mówi, a Warren Buffett ma jedną firmę. Teraz tak, kto jest bogatszy? Ten czy ten? Amazon ma jedną firmę. Kto jest bogatszy? Ten czy ten? Ten, który ma 400, czy ten, który ma... Znaczy, wie pan, tutaj moglibyśmy trochę popolemizować, bo ja na przykład jestem wielkim fanem Ryśka Bransona, który ma tych 400 firm, natomiast to nie jest tak, że on w tych 400 firmach jest 100% czasu, prawda? Jeśli sobie prześledzimy jego historię, to się okazuje, że on najpierw zbudował jedną firmę, tak jak pan mówi, po mistrzowsku, następnie przynajmniej częściej sprzedał, mając ogromne środki do dysponowania na kolejne firmy. Tam zostawił zespół zarządzający i tą firmą się w ogóle nie zajmował. I każdą następną robił dokładnie ten sposób, nie? Czyli budował ją ze swoim zespołem i w momencie, gdy ona już była taka samoprowadząca się, przechodził do kolejnej. Nie? Ale jak pan będzie, jak ktoś ze mną rozmawiał dzisiaj przez pół godziny, to przez pół godziny jest jedno hasło. Ja mam, dlatego że jeżeli się skupiam, to mam netto. Mam te pieniądze. Nie mówię o pieniądzach, nie rozmawiam o pieniądzach, mam je. I teraz tak, ten, który jest właścicielem Amazona, tak, Jeff Bezos, on ma. On ma. Tamten, jak to się mówi, ma przyjemność, super, można porozmawiać. Wiem, że jest wesele, ale powiem panu tylko jedną rzecz. Nie ma ani jednej piątej z tego, co ma ten, który jest, jak to się mówi, sfokusowany. I ja jestem za tym modelem. No okej, spoko. Na tym poziomie nawet 1/5 nie jest małą ilością kasy. Tak, ja wiem. Oczywiście tutaj natomiast, się zgodzę i powiem natomiast tak. Rzeczywiście ci najbogatsi funkcjonują w skupieniu. I tutaj mamy jeszcze jedną historię, bo sporo przedsiębiorców opowiada o tym, jak to chcą być takim kolejnym Steve'em Jobsem. A jeśli popatrzymy sobie, co zrobił Steve Jobs, gdy ponownie wrócił do zarządzania Apple'em, to on jednak wywalił większość produktów, które Apple produkował, zostawiając tam bodajże 2 czy 3, tak? To... Dokładnie. No, czyli to nastąpiło dokładnie to, o czym pan mówi. Mega skupienie. Tak, i to mega skupienie powoduje to, że wie pan, że w zasadzie, tak powiedziałem, nie masz konkurencji, ponieważ ty to tak szlifujesz do tego stopnia, że po prostu no, każdy jeden drobny szczegół w zasadzie zauważasz i jesteś jeszcze lepszy, jeszcze lepszy, jeszcze lepszy. No bo wie pan, no bo rozwijasz się, ale w jednym temacie. W jednym temacie się rozwinąć jest oczywiście łatwiej, szybciej, tak? Jak paru tematach. No i oczywiście szybciej zauważamy wszelkie niedoskonałości, nie? Mamy feedback z rynku, możemy rozmawiać z zespołem non-stop praktycznie i wprowadzać modyfikacje, optymalizacje, albo też w odpowiednim momencie zrezygnować z tego, jeśli się okaże, że to nie ma sensu, nie? No bo to też jest decyzja istotna. Tak, i dlatego ja mówię, że tutaj dla mnie w zasadzie główną bolączką to jest to, co powiedzieliśmy sobie na początku, że w zasadzie ten pośpiech, ten taki, powiedzmy w cudzysłowie, młyn u przedsiębiorcy i mówi się tak, że wiesz, jedna komórka, druga komórka, super, wiesz, przepraszam, ale on jest, wiesz, zagoniony, powiem tak, dla mnie od razu jak odbija. Od razu odskakuje, mówię, okej, zostaw go, to jest harcerz. To jest harcerz, który nie potrafi panować nad swoim czasem, bo ja powiem tak, że każdy może mieć taki etap, taka jest prawda. Jasne. I nawet to jest wskazane, bo najpierw musi być, jak to się mówi, bałagan, żeby go później porządkować ładnie, ale to nie może trwać wiecznie i to nie może być takim, wie pan, synonimem przedsiębiorcy, że my mamy ciągle, jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu, nie mamy czasu. Nie masz czasu, nie masz netto. Amen.
To jest dobre powiedzenie, które można zostawić jako tytuł tego odcinka. Nie masz czasu, nie masz netto. Powiedział Pan jeszcze w naszej wcześniejszej rozmowie, gdy tak trochę próbowaliśmy omówić, co my będziemy mówić, bardzo jedno fajne hasło, które też bym chętnie teraz pociągnął do przodu. Użył Pan określenia: monetyzacja jest prosta. Absolutnie. I teraz jakby Pan mógł trochę rozwinąć tę myśl, bo monetyzacja nam się kojarzy teraz przede wszystkim z jakimiś działaniami online'owymi. Mamy, nie wiem, kanał na YouTube, podcast i my go próbujemy monetyzować. Coś czuję, że między innymi nie o to Panu chodziło w tym określeniu. No nie, ja muszę powiedzieć tak, że to tak Pan powiedział, jest to bardzo szeroki temat i dzisiaj w zasadzie tylko i wyłącznie to, o czym Pan mówi, że wie Pan, ja się dziwię, że ludzie robią spotkania networkingowe. Zostałem zaproszony na spotkanie networkingowe i mówię tak, wiesz co, dla mnie ci młodzi ludzie, oni są już starzy. Oni są po prostu, jak to się mówi, w systemie zostali starym, który, wiesz, spotkanie networkingowe, jeden z drugim, oczywiście, jaka to jest długa droga. Mhm. Po co mi to? Przecież dzisiaj mamy, jak to się mówi, wie Pan, ja działam w tej chwili, jeżeli chodzi o moją specjalność, to moja specjalność to w zasadzie to są webinary, które robię dla tych ludzi, którzy szukają tematu, który ja rozwiązuję. Czyli jeżeli jestem przedsiębiorcą i na przykład miałbym lody produkuję, nie wiem, piwo produkuję, robię webinar tylko o piwie. I co? Przyciągam ludzi, którzy się interesują tylko i wyłącznie piwem. Bo jeżeli będzie piwo pisane, że piwo mamy cztery rodzaje, takie, przyjdź na zimne piwo, dowiesz się, jaki jest skład i tak dalej, to przecież tam nie trafi ten, który pije wódkę, tylko ten, który naprawdę pije piwo. Czyli jest co? Osoba, która mnie chce, kocha ten temat. Jeżeli kocha ten temat, no to łatwiej jest mi go później temu człowiekowi ten temat w zasadzie, wie Pan, uplasować, czy też, jak to się mówi, zmonetyzować z tym człowiekiem, bo raz, on lubi temat, który ja mam, jest zainteresowany w jakimś stopniu, ja go teraz muszę tylko dokładnie sprowadzić do tego, żeby był moim klientem. I teraz większość przedsiębiorców mówi tak, my wysyłamy materiał reklamowy, mamy mailing i tak dalej. Owszem, niech to tam sobie robią, ale to jest coś, co już dawno, dawno jest zakurzone, zarasta już, jak to się mówi, takim przyzwyczajeniem i muszę powiedzieć tylko jedno, że tylko działania w sieci, ładnie, jak to się mówi, opisane wartość, jaką ty dajesz klientowi, reklama tego na landing page'u, tak, i ściąganie leadów takich konkretnych, ale informacyjnie, żeby edukować, nie od razu sprzedawać, tylko edukować i później dopiero regularnie spotykać się z kontrahentami, to się okazuje, że nagle odwracamy całkowicie, odwracamy tą grę, że klienci nas gonią, a nie my klientów. No ale mówi Pan tu o strasznie trudnych rzeczach. Po pierwsze, wracamy do tego skupienia, no nie? No bo musimy się na jednej rzeczy skupić, na tym piwie w podanym przykładzie. Tak. Po drugie, mówi Pan o czymś, co jest znowu skomplikowane, czyli o planowaniu. No bo musimy sobie ten schemat zaplanować, ten lejek stworzyć, no nie? No bo skądś musimy wziąć materiały, musimy je nagrać, musimy zaplanować reklamę, webinar, potem całe działania po webinarze sprzedażowe i tak dalej, i tak dalej. To są też rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić, gdy działamy w chaosie. Absolutnie i dlatego wie Pan, dlatego jest prawda taka, jak Pan tutaj w tej chwili dokładnie powiedział, że jeżeli mam jedną działkę, to wie Pan, na tym się koncentruję i mam ten czas. Natomiast jeżeli, wie Pan, ja jeżeli chodzi o działania w social mediach i tak dalej, no jeżeli masz netto, to masz pieniądze na to, żeby to robili dla Ciebie inni. Tyle, no od tego się rozpoczynamy. Czyli wie Pan, zaczynasz od 1000, potem dajesz 5, potem dajesz 8, okazuje się, że reklama jest najtańszym pracownikiem na świecie. Nie ma lepszego pracownika. Pracuje wtedy, kiedy Ty chcesz, gdzie Ty chcesz i Ty możesz sobie dokładnie to dzisiaj ustalić. Mówisz, ja chcę w Gdańsku popracować. Okej, to ja robiłem, jak to się mówi, reklamę 50 km od Gdańska i tam przyjeżdżało na spotkanie 40 do 60 osób. No i miałem w Gdańsku, jak to się mówi, spotkanie edukacyjne. Ludzie na końcu wypisują ankietę i okej, zostaje tydzień czasu, odpoczywam, pracuję i jest wszystko to, co ja chcę. Czyli ja decyduję o biznesie. Jeżeli jesteś skupiony na jednym biznesie, to musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz. Ty decydujesz w 95%. Lockdown, powiem Panu tak, no przecież moja branża finansowa, edukacyjna, to w zasadzie została zamknięta w ciągu jednej godziny. Tak bo jeżeli koniec, nie ma żadnych było, do online'u wszystko przeszło. No ale wie Pan, ale ja to nie zastanawiałem się pół roku nad tym, tylko dokładnie tydzień później już byłem, a nie znam w ogóle się technicznie, jeżeli chodzi, wie Pan, o reklamę, o jakiekolwiek rzeczy, tylko powiem Panu jedną rzecz. Nie należę do tych ludzi, którzy muszą mieć wszystko perfekt. Moja pierwsza reklama to mi zrobił chłopak z Ukrainy, który, wie Pan, powiedział, Andrzej, wiesz co, ja Ci to zrobię. Napisał tekst na landing page'u i jak napisał ten tekst, to co ja mu powiedziałem, jakie wartości, to on to poukładał, ja nawet tego nie sprawdzałem, puścił tą reklamę. I wie Pan, dzwoni do mnie koleżanka, znajoma, mówi, Andrzej, widziałeś
tą twoją reklamę, która na Facebooku krąży, a ja mówię, a co się stało? Ona, no wiesz, no chcę ci tylko powiedzieć jedną rzecz. Tam jest cholernie dużo błędów gramatycznych. Jak ja to zobaczyłem, to powiem tylko jedno, a wie pan, jeszcze gramatyka dla mnie to jest, jak to się mówi, mój konik. Aha. Jak ja to zobaczyłem, to byłem w tym momencie cały purpurowy, ale powiedziałem, ty, ale on ma zarejestrowanych 50 osób. Nie interesuje mnie to, okej? Okay? Poprawimy to jutro, ale już było zarejestrowanych 50 osób. Czy pan rozumie, że nie należy do tych ludzi, którzy polerują i później próbują, tylko najpierw próbują, a później dopiero polerują. I to no, jest no, właśnie widzi pan, czyli pan ma to, co jeszcze niektórzy muszą leczyć, czyli perfekcjonizm jest chorobą, którą można leczyć. Jak to mówią Amerykanie, done is better than perfect, nie? I dokładnie, dokładnie tak. I o tym też trzeba wspominać, że wie pan co, że ważne jest działanie, a nie od razu musi być ten perfekcjonizm w każdym punkcie. Niektórzy są przewrażliwieni i o tym trzeba zapomnieć na początku. Dotknął pan tematu działania. A jakbyśmy się cofnęli jeszcze do tych spotkań networkingowych, o których pan mówi, to one często się nie kończą. Znaczy nie kończą się czymś konkretnym. Nie? No to, to my się wozimy w tej z powrotem, to jeszcze raz coś zrobimy, to nie zrobimy, to zobaczymy, to pozostaniemy w kontakcie. Natomiast mi się to kojarzy troszkę z takim dowcipem z rozmowy o pracę, prawda? No, gdy przychodzi kandydat i ten po rozmowie z rekruterem, rekruter mówi, to zadzwonimy do pana, nie? Nie macie mojego telefonu, nie szkodzi. No, trochę na tej zasadzie wygląda. Dobra, no to mamy w tym przedłużonym kwadransie poruszonych kilka ciekawych tematów. Wydaje mi się, że to już są przemyślenia, które gdyby na nich skoncentrował się nasz przykładowy przedsiębiorca, to już jest w stanie wyciągnąć z tego dość dużo i poprawić swoje działania praktycznie z dnia na dzień, jeśli tylko weźmiemy na pod uwagę to netto, to skupienie, no i działanie, po prostu działanie. Panie Andrzeju, czy jeszcze jakieś słowo końcowe byśmy tutaj dorzucili? Takie, chciałoby się powiedzieć, motywujące, natomiast wiemy, że motywacja nie jest specjalnie istotna. Chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz, że wszyscy ci, którzy mają za mało obrotu, za mało zysku, mają problem, jeżeli chodzi o klientów, to muszę powiedzieć tylko jedną rzecz. Wszyscy idą w jedną stronę, i w tą złą stronę. To jest tylko kwestia czasu, kiedy osłabniesz i padniesz. Musisz zacząć, wie pan, chodzi o to, że tak, że jeżeli mamy problem, to niektórzy mówią tak, mam samochód i mam 130 koni. I wie pan, i widzę, że kurczę na tych autostradach trochę górka i tak dalej, to wszystko słabnie. Moim marzeniem jest kupić sobie samochód, który ma 400 koni. Jak będzie 400 koni, to wtedy ja ich wszystkich, jak to się mówi, wszystkich zostawię z tyłu. No, tak jest. To jest, wie pan, teoria, bo przecież mamy korki, obciążenie, jest natężenie ruchu i tak dalej. On mówi 400 koni i powiem ci tylko, nie ma gdzie pojeździć. No bo ja mam czym, ale nie ma gdzie. Więc nie chodzi o to, żeby kupować, jak to się mówi, 400 koni, 500, 700, bo tym nie pojeździsz. Ty musisz kupić samolot. Samolot z punktu A do punktu B. Nagle się okazuje to, co pokonywałeś w 4 godziny, czy miałeś 130, czy w 3 godziny, kiedy miałeś 500 koni, to samolotem w 40 minut. I to jest to, żebyś to pokonał w 40 minut, nie angażując się. Dlatego tłumaczę, że każdy jeden przedsiębiorca, który cokolwiek sprzedaje, jeżeli nie będzie tego pokazywał w sieci, ale mądrze w sieci, nie na zasadzie takiej, że stoi z tym pidem, ja też piję i tak dalej, tylko to ma być, tak jak powiedziałem, reklama zrobiona, landing page, punkty wypisane dla klienta, jaką wartość ty chcesz klientowi przede wszystkim przekazać. Wartość, 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 wartość. I wtedy klient ma możliwość zapisania się, zrób z nimi jakieś spotkanie i wybieraj z tego tych, którzy są już gotowi. I powiem ci tak, że nie ma biznesu, który miałby dzisiaj, jak to się mówi, problem, jeżeli chodzi o klientów, żebym go nie wyleczył, za 3 miesiące jest absolutnie zdrowy i mówi tylko jedną rzecz, jak ja mogłem myśleć, że 700 koni czy 800 koni, jadąc w Warszawie o 17:30, kiedy jest wszystko zabite, to ja myślałem, że ja... I będę szybciej w domu. Przecież to jest niemożliwe. Ty musisz mieć helikopter w tym układzie. Tak jest. A te 700 koni tylko generuje wyższe koszty utrzymania. A wcale nie przyspieszy. Dokładnie tak. Nie tędy droga. Efektu. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem zamykamy nasze dzisiejsze rozważania na temat problemów w firmie. Po prostu trzeba sobie zmontować samolot. Dokładnie bardzo tak. Wam dziękuję za dzisiejsze oglądanie naszej rozmowy z panem Andrzejem. Panie Andrzeju, tobie, panu też dziękuję i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Do dziękuję. Do zobaczenia. Jeszcze na koniec dodam tylko, że w ramach bonusu pan Andrzej przygotował dla Was wszystkich, dla naszych widzów i słuchaczy swojego e-booka pod tytułem Koneser Życia. Link do tej książki znajdziecie oczywiście w opisie materiału. Dzięki i do zobaczenia.